co wiemy o Rapidzie po ostatnim meczu? Co wiemy? Że na pewno to bardzo groźna drużyna, która przyjedzie tutaj, żeby wygrać i tego się możemy spodziewać, ale myślę, że nasz dom, nasze boisko będzie po naszej stronie i z pomocą kibiców po prostu zdobędziemy nasz upragniony awans do następnej rundy. No, Rapid to jest taka drużyna, która ma dużo indywidualności. Chłopaki tam grali po dobrych ligach w Europie. Na pewno mają dużo jakości indywidualną, ale myślę, że jesteśmy na to na pewno przygotowani lepiej niż jeszcze do pierwszego meczu. Z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej przygotowani na ten mecz i dalej z siebie wszystko. Myślę, że na pewno coś zmienią względem pierwszego meczu, że też wyciągną wnioski, ale na pewno mogą zagrać wysokim pressingiem. Także musimy być na to przygotowani, musimy dobrze sobie radzić z piłką, ale to cały czas co trenujemy, także będziemy na to gotowi. To jest taki trochę historyczny mecz, więc może mamy jakiś specjalny przekaz dla kibiców. Oczywiście, że historyczny i na pewno chciałbym zaprosić wszystkich tutaj na stadion, bo jak wiemy, to jest historyczny moment dla nas i chcemy przejść do następnej rundy, zwyciężyć z Rapidem i dać nie tylko powody do radości dla nas, tylko również dla całego Gdańska i dla wszystkich kibiców, którzy tutaj przybędą.